Witajcie moi drodzy, ja jestem Krynio i zapraszam was na kolejny odcinek Od Zera do Ranchera. I tak moi drodzy, traktor już wrócił, jak pamiętacie ze skupu z poprzedniego odcinka. Zobaczmy na pole. Pole numer 13 jest tutaj, stoi sprzęcior, o właśnie. Ale ponieważ jest misja na polu, z tego co pamiętam, pole numer, przynajmniej była, jest za 10 tysięcy nawożenie pola numer 12, więc przyjmuję. Uruchamiam silnik, zapomniałem sobie, włączyłem manualne to uruchamianie silnika i po prostu bywa z tym problem. To pole, co teraz tutaj lancą po lewej stronie, lekko cząsam pszenicę, to mam w zamiarze, moi drodzy, kupić. I ponieważ kredycik już mi się zwiększył ze względu na zakup między innymi pola numer 13, to postanowiłem, że to pole sobie kupię. Tutaj na tej misji popracuje pracownik. Ja tu mam MF-a. Zaraz tym MF-em udam się na pole numer 11. Tylko sobie pożyczę kasiory. Czekajcie, tu było chyba do 900 tysięcy, jak sprawdzałem. Dobra, 900 tysięcy, kup, pole numer 11, tak, kupujemy. Dobra, mamy zakupione pole numer 11 i jedziemy kombajnem. Oczywiście najpierw pojadę na farmę i troszeczkę go naprawię, bo lekko mi się zepsuł. Wykonując tyle prac i mam nadzieję, że poza polem w tym odcinku pojawi się jakaś nowa maszyna. Taką mam cichą nadzieję, moi drodzy. Dobra, żeby nie było, opuścimy. Czekajcie, muszę trochę przyspieszyć ruchy, jak to mówią. Dobra, naprawione. I teraz naprawimy kombajn. Dobra, podjedziemy do przodu, cyk. Napraw kombajn, tak, kombajn został też naprawiony. Obrudny ten mój sprzęt, ale nie będziemy jeździć po wiochach, miastach i takie tam. Nawet nie biorę wózka, bo jedziemy praktycznie, o, lekko po garbie, jedziemy z pola na pole. Kawałeczek tutaj drogą, ale sąsiady nawet nie będą widziały, kiedy zdążymy przejechać. Więc jedziemy, ja sobie tylko sprawdzę, czy... Dobra, mamy pokos słomy. I moi drodzy, mam nadzieję, że coś się tutaj zacznie. Znak leży. No trudno. Hedera mam nadzieję nie uszkodziłem. Znak lekko poległ, ale zdarza się. Dobra, odpalamy. Pole zostało nowe zakupione. Tu jest pszenica nawieziona w 100%. Zachwaszczenie jest 0, czyli jest na fulla. Tutaj mamy na fulla pszeniczkę, więc wykorzystamy to. Jęczmień tam jeszcze jest daleko, daleko. Ale pojawiło się kilka misji, więc ja sobie użyję pracownika. Wykorzystam go na misję. Ja sobie skoszę tutaj przynajmniej część tego pola. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że pracownik tam zdąży zakończyć misję, bo zastanawiam się, czy nie zakupić sobie, tylko że traktor na razie to jest mi niepotrzebne, więcej niż te dwa, które posiadam, ale chciałbym sobie zakupić belownicę i tutaj, moi drodzy, zastanawiam się, czy nie, od razu wezmę tą belownicę, o której wam mówiłem na poprzednim odcinku, bo jednak ona będzie uniwersalna do wszystkiego i spodobała mi się bardzo, więc nie odpuszczę sobie, bo zastanawiałem się, czy na początek nie kupić zwykłej belownicy, a potem sprzedać, zmienić na tą właśnie z owijarką, ale nie, jednak wezmę od razu belownicę z owijarką. I po prostu
zrobię sobie jedną taką większą inwestycję, bo uważam, że to mi się opłaci. Moi drodzy, tutaj akurat jak widzicie, ta pszenica no bardzo fajnie sypie, bo zrobię sobie tutaj dwa przejazdy tą i z powrotem. Szału nie będzie, bo znaczy nie będzie. Mam nadzieję, że szybko napełnię zbiornik, ale chciałbym objeżdżać to pole dookoła, tylko na razie sobie tutaj odetnę jakby te dwa pokosy od tej strony. No i później jak wrócę trzecim, to już pojadę z drugiej strony, bo te dwa pokosy, odcięcie tych dwóch pokosów zmniejszy mi sporo pole. No wielkich plonów tu nie będzie, nie spodziewam się szału. No ale zakupiłem to pole ze względu na słomę, bo mam nadzieję troszkę zarobić na słomie. I na pewno w tym odcinku, tak jak mówię, pojawi się belownica. Mam nadzieję, że uda mi się troszkę tych belek zrobić. Zobaczymy, co będzie na pozostałych odcinkach. Myślałem nad przyczepą samozbierającą, ale doszedłem do wniosku, że jednak belki to lepsza inwestycja. I tutaj naprawdę pomyślę coś w trybie pilnym, bo dokupiłem pole, chciałem jeszcze jedno, ale na razie nie do końca mnie to przekonuje. To pole akurat nieduży land, nieduże pieniądze de facto, bo są pola z mniejsze, z większym landem, gdzie go nie wykorzystam. No jakaś rzecz, trzeba zapłacić za ten land większą, więc na razie nie będę ryzykował i sobie po prostu zakupiłem pole numer 11, bo już o nim wspominałem. A to pole też jest fajnie usytuowane. Na razie są to pola, moi drodzy, blisko farmy. Z czasem oczywiście będą to pola oddalone od farmy, ale na razie chciałbym, żeby to były tu bliżej te pola, żebym mógł sobie to w miarę ogarniać. No, słoma oczywiście zostanie zbelowana, bo taki był plan. I mam nadzieję, że uda się to w pełni zrealizować. No, pszenicy, czy aż będzie tak dużo, nie wiem, nie mam pojęcia. No, z 2,5 pokosu będzie zbiornik. Ile tego tu wyjdzie, nie wiem. Wyszłaby jedna przyczepa, też będzie dobrze, bo de facto jest to fajny wynik, jak za nie moje pole, tylko czysty plon. Coś tam pszenicy jeszcze posiadam w swoich zasobach chyba, ale to sprawdzę, zaraz mi się tutaj zbiornik napełni i zaraz zajrzę, jak to wygląda w moim silosie, ale takich pól mam mało, bo głównie będę szedł w rośliny, które nie dają słomy, więc ta słoma, zgaszę sobie chwilowo kombajn. Dobra, przyspieszymy troszkę bieganie, ja się udam po traktor. Na pewno na początek przyda mi się belownica. Nie wiem, jak będzie z przyczepą, ale przyczepę chyba do bel to sobie wypożyczę na razie. Nie będę jej kupował, choć nie powiem, byłby to mega nabytek. No ale na tą chwilę ewentualnie wchodzi chyba tylko w grę wypożyczenie. O, znowu po znaku przejechałem. Także wszystko ocenię na bieżąco. Czekajcie, nie będę. Niech ja sprawdzę, ile kasiory ja mogę pożyczyć, wiecie? Tak, bank. Ile ja jeszcze mogę pożyczyć kasiory? $240,000. Dobra, pożyczyłem, fakt. To się zgadza, małe ciągniki, z małych jest coś, co by mnie interesowało, nie ma, średnie ciągniki, ten nie kosztuje dużo, ale chciałbym coś większego, John Deere, 142 konie, konfiguracja silnika, nie tak, 142,
A to on tylko przeciwwagę. Tu jest konfiguracja silnika. 164. Wstecz. To mnie nie bawi. Fendt Case. Tu jest drugi John Deere, ale on kosztuje 220. Dobra, konfiguracja silnika. 300 koni. O! To już byłby sprzęt, który by mnie interesował. Dołóżmy mu obciążnik, na razie bez konsoli ładowacza. Kurde, brakuje mi trochę. Ale takiego John Deera to ja bym sobie już zakupił. Żeby mieć taki porządny ciągnik, tylko wykorzystam maksimum kasy. No dobra. 243 tysiące. Jest tu coś jeszcze, co by mnie interesowało. Modyfikacje same. Fendt Vario. Ponieważ Fendt Vario, Fendów to mam dość sporo na razie. 280 koni. No też nie głupie. Ustawienie kół. Nie. Szerokie z obciążnikiem. Marka kół. Trelebor. Konsola ładowacza na razie mi jest niepotrzebna. Może taki 280 koni MF. Może by był fajny. Sprawdźmy teraz siewniki. Co siewników tu jest? 270 koni, czyli byłoby ok. 180 to jest 6-metrowy Waderstadt, bo to bym zmienił na ten pługi. 260 to jest największy. Czyli to już by dawało radę, a ile on ten MF kosztuje? Wolałbym John Deere'a, naprawdę, powiem wam szczerze, z serii 7. Nie, no podoba mi się ten John Deere. Jak mi się kombajny John Deere'a nie podobają. 352 konie! Ożesz ty w serduszko. A ja wszedłem, nie no, ja wszedłem w duże, średnie ciągniki. Gdzie od razu duże? Seria 6, tak, obciążnik, maksymalna konfiguracja. 280 na 300, czyli opłaca się. Szerokie opony, obciążnik, szerokie opony z obciążnikiem, konsola ładowacza na razie nie. No i myślę, że to by w efekcie został jako mój najmniejszy ciągnik, ale ponieważ John Deere mi się podoba, dobra. 246 tysięcy, żeby zakupić takiego John Deere'a. No dobra. Okej, okay, Puma. Fendt. Przepraszam, moi drodzy. Konfiguracja silnika 240 koni Fendt, trochę mało, chociaż cena jest szerokie z obciążnikiem, chociaż ten Fendt też nie głupio wygląda, ale on ma tylko 240 koni. Nie, potrzebuję coś mocniejszego, a jedynie chyba John Deere da mi 300 koni, bo Puma 270, czyli żaden z nich mi nie da 300 koni. Ja potrzebuję coś właśnie koło 300, czyli w grę wchodzi tylko John Deere. Czyli trzeba byłoby na czymś kasę zrobić, moi drodzy. Pszenica, cena za pszenicę 780 pary była. Jęczmień mam, no zobaczymy. Będzie rosło, to będzie rosło. Nie będzie rosło, dobrze by było, żeby ten owiec dojrzał w miarę szybko. Bo po tysiączku go nawet sprzedać. No kurde lebele. A jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Wiem, że to tak wszystko na odcinku, no ale no moi drodzy, nie da się, nie sprawdzam pewnych rzeczy poza odcinkami. 110 koni tylko wymaga, dobra. Więc wiem już mniej więcej wszystko, co chciałem wiedzieć. O, poczekajcie, bo tu akurat pracownik kończy, będzie kasiora. I wyślemy go na następne pole, niech zarabia kolejną kasiorę. Już sobie sprawdzam misję 95%, ale tu gdzieś widziałem misję, tak, pole numer 10, nawożenie za 9 koła.
Dobra, pojedzie na pole numer 10, to jest tu niedaleko. Także ok, mam nadzieję, że zaraz będzie koniec misji. W trakcie jeszcze jest, dobra, 99%. Zbieramy kasę na traktor. Na John Deere'a zbieramy kasę, moi drodzy. Odbieramy. Dobra. Ile on ma? Nie ma za wiele. Dobra, ja sobie od razu przyjmę pole numer. Dobra, przyjmuję kontrakt. Już 10 tysięcy wskoczyło, czyli na John Deere'a już mam. Ale jeszcze potrzebuję zarobić troszkę na maszyny. No myślę, że nie uda mi się zarobić na belownicę ani na ten głęboż, więc myślę, że belownicę na razie sobie wypożyczę, że jej nie zakupię, bo bardziej mi zależy na ciągniku. Nie chciałbym jeszcze tych fendów sprzedawać, bo myślę, że one mi się tak czy tak przydadzą, ale takiego John Deere'a już bym sobie zakupił. No bym się fajnie wpisał w tą serię, bo szczerze powiedziawszy, chyba na razie na żadnej serii nie kupowałem ciągników John Deere'a. Głównie tylko Fendt, bo jestem mega fanem Fenda i dlatego też jest MF, bo MF jest między innymi jakby bratem Fenda. Bo jakbym wam pokazał, co tu nie ma nic. O, lipa, samokwastobójczy. Dobra, jedziemy na sklep. Tam coś jeszcze było. To jest kombajn Fenda, jest dosłownie taki sam jak kombajn Massey'a. No ale co by nie było, jednak Fendy później będę wykorzystywał, a John Deere'a nie. No może nie na tyle, ale teraz jako takie odbicie troszkę od, ponieważ teraz są fendy, dobra, będziesz skręcał, to ja cię tak z prawej, o, żeś przyhamował i dobrze. Ja sobie tak wykorzystam na razie John Deere'a, bo potrzebuję, o kurde, traktor. Właśnie w okolicach 300 koni. Koniec już, ale lipa, dobra, myślę, że wystarczy 1400 na razie na opryskanie, nawiezienie, w sensie pola numer 10. Także udam się teraz na pole numer 10, już nie będę na chama wymuszał. Jedź, sąsiad, bo cię zaraz będę wyprzedzał. I zarobię sobie kolejną kasę, bo naprawdę chciałbym zająć się również belowaniem słomy. I myślę, że tutaj bardzo fajnie z taką belownicą wyglądałby właśnie John Deere. Ale potrzebuję większego ciągnika, moi drodzy, bo tutaj do głęboszy już sprawdzałem, właśnie będzie akurat, bo głębosz na 5,2 metra, który można... Głębosz, powiem wam szczerze, to wygląda jak kultywator. Takie jest moje zdanie, który może tworzyć pole i tyle, bo do głębosza to raczej nie jest podobne. No ale dobra, uznajmy to za pług. O, najprościej będzie. Bo to jest w serii pługów, ale mogą tworzyć pola, te pługi, te, Jezu, pługi, te rzekome głęboszo kultywatoro pługi, tak, mogą tworzyć pola i tutaj mnie się to przyda, tu będę musiał to pole w końcu ładnie wkomponować przy tym supie, kiedyś sobie je zakupię i ładnie je zrobię. Dobra, tu zatrudniamy pracownika. Robimy sobie cyk, myk, odpalamy. Pracownik nam zarobi kolejną kasiorę. No to będzie nabytek, którego się nie spodziewałem, moi drodzy. Bo liczyłem zakupić belownicę, ale w tym momencie zakupię sobie John Deere'a. I John Deere tutaj będzie lepszym nabytkiem niż ta belownica. Ją sobie mogę wypożyczyć. Chyba że uda mi się na czymś zarobić aż tyle kasy, żeby to, że tak powiem, kupić. Ale myślę, że belownica w tej chwili nie ma takiego przebicia. Myślę, że lepiej będzie przy tylu polach zakupić, tylko że Baderstadt chyba nie może. Muszę zobaczyć, bo lepiej by było tu już
choć nie chciałbym tak dużego przeskoku, żeby od razu przejść w Horsza. Tylko wydaje mi się, że Waderstadt chyba nie może robić bezpośrednich zasiewów. Ale to wszystko zobaczę, jak to będzie wyglądało. No nie jestem w stanie wam teraz odpowiedzieć na 100%, czy to się uda. Nie wiem, moi drodzy, na ile ten Waderstadt wyda, ale zaraz zobaczę. Dobra, chwilę tu wyłączymy kombajn, tu mnie nie pali. Nie, to. Czy on może, ta maszyna dodatkowo możliwe bez konieczności? No i dobrze, 30 tysięcy kosztuje taki Waderstadt, tylko to nie ten. Ten. 76 tysięcy. No dobra. 6-metrowy Waderstadt. To będzie przejściówka przed tym. Tylko pytanie, czy... Kurde, nie połączył mi się. Chyba mi się nie połączy. Trzeba będzie robić podwójne nawożenie. Bo on nie ma podsiewacza. Ale dobra, 76 tysięcy. Zobaczmy go. Nie, no fajnie wygląda. Jakiś czas na tych moich polach zagości. Także myślę, że takiego Waderstadta bym sobie kupił do John Deere'a, by wyglądał super. 180 koni wymaga. Także myślę, że to będzie kolejny zakup. Tak, wykorzystamy tutaj, posiadamy chyba tą bredalkę, czy tą. Co ja nie mam? A nie, bo ja mam agromasza. Tak, agromasza 8. 200, no docelowo będzie ta bredalka, ale dobra. Wykorzystam tego agromasza i nawóz do rozsypywania, ale przyjdzie i na to czas, moi drodzy. Teraz ja sobie tu machnę jeszcze jeden pokos i proszę ja was, żeby było troszkę inaczej i nie tylko koszenie, bo jednak no trochę to zamula. Nie przyspieszyłem czasu na wzroście, żeby pracownik sobie spokojnie misję tam pogarniał. Zaraz zobaczę w międzyczasie, co mogę jeszcze mu dołożyć, żeby tej kasiary dla mnie więcej zarobił, gdzie jeszcze może pojechać coś nawieźć. No i myślę, że po prostu uda mi się to pogarniać na tyle, że zakupię sobie zaraz John Deere'a. Brakuje mi takiego ciągnika 300 koni. No jadę na kredycie, powiem wam szczerze, mam nadzieję, że dopiero za sezon lub dwa. Naprawdę pojawi się fajna kasa, bo na razie no korzystam z tego, co mi daje farming, czyli że mogę sobie po prostu po zakupie pola dobierać tego kredytu. No ale też chciałbym, żeby to troszeczkę atrakcyjniej i dla was wyglądało, więc dokupię sobie na pewno ten ciągnik, bo on będzie fajnie wyglądał i przyda się tutaj. Część maszyn może pożyczę, część maszyn może uda mi się kupić, ale to wszystko z czasem. Na razie lecimy po całości, zobaczymy, może sumę uda się sprzedać, to parę, że tak powiem, cyntów się wróci. No ale suma summarum, wszystko się okaże, jak będzie już słoma zbelowana, no bo przyczepę też by trzeba było wypożyczyć. Także to będzie na razie jednosezonowe, bo tu pójdą wszystko uprawy
typu soja, rzepak. Myślę, że tu na wszystkich polach to będzie po prostu, muszę sobie to jakoś rozplanować, żeby to miało ręce i nogi. Jeszcze czeka mnie troszkę powiększenie pola, bo chciałbym tą 20 powiększyć, bo jednak troszkę mi tam ucieka, a łąki jeszcze nie będzie. Dobra, tu już mi się ładnie. Dobra, wysiądłem sobie z kombajna. Gdzieś tutaj był mój fynt. Jest i fynt. Odpalamy fynda. No szału nie będzie. No, że tak powiem. Drugi zbiornik, trzeci zbiornik. Trzy. No, jakby się przyczepa nazbierała, to i tak będzie fajnie. Bo jakby była cena 800, to może z 30-25 tysięcy wyciągnę za tą pszenicę. Ale powiem wam, myślałem coś o kurczokach, ale miałem tutaj w głowie, ale to wam pokażę, tylko zobaczę, czy ja mam to w zagroda dla zwierząt. Kurczoki. Oj, wróć, nie to. 234 tysiące. To chyba o to mi chodziło, o te kurczoki. Czy o te kurczoki? Ja sobie będę musiał sprawdzić, bo jeden z tych budynków, ale to chyba o ten. Myślałem, bo tu wchodzi 300 kurczaków, tu wchodzi 495 niby, ale to jest przegięcie. 300 kurczaków, tu już by było fajnie. Nie, 400. 400 kurczaków tu wchodzi. No to to by było i tak fajne. 140 kosztuje taki kurnik. No i muszę sobie je sprawdzić, jeden i drugi zresztą, żeby ocenić, który będzie lepszy. I się zastanawiałem, czy sobie takiego kurnika nie kupić i nie zacząć z jajcami walczyć. Ale dobrze, moi kochani, co by nie było. Why? O co tu chodzi? Co tu się stało? Czemuś się zawiesił dziadu jeden? Coś ci tu nie pasowało? Dobra, ustawimy go tutaj jeszcze raz i jedziemy. Jechaj! Jechaj, pracownik pewnie się zważył z ruchem drogowym, tak coś czuję. Dobrze, moi kochani. Ja chciałem zakupić traktor. I teraz tak. Plan był, moi drodzy, na taki traktor i taką konfigurację. Przepraszam za chwilę milczenia, ale musiałem się skupić, co ja miałem na myśli. Niektórzy mówią, co poeta miał na myśli. Dobra. Takowy John Deere 625 kup. No i? No dobra, obiecałem wam to, kupuję, nie ma to tamto. Sobie też obiecałem, że go kupię, więc teraz, moi drodzy, maszyny, technologia Bell i de facto, skoro wypożyczam, więc musi być tanio. Po co mi w tej chwili ta z owijarką? Nie mam nic tańszego, jakiejś tańszej owijarki. To wszystko są 56 tysięcy, a tu jest ten New Holland 49. Dobra. Ustawienie kół standardowe, tu nie potrzebuję szału, wypożycz, tak, ok, dobra, wypożyczam to, bo skoro i tak, że tak powiem,
I teraz popatrzcie do środeczka. No po prostu świetnie. Odpalamy. Ale dźwięk. Piękny. Przepraszam Was, moi drodzy, za taką chwilę ciszy, ale po prostu mały problem techniczny wystąpił. I troszkę się też zachwycałem John Deerem. Więc teraz wsiadamy do środeczka. Belownica już podpięta, wypożyczona, żeby nie było. Jedziemy na pole. Tak, i mam już ciągnik większy, którym już mogę troszkę powalczyć, ale naprawdę bardzo mi się podoba. No po prostu te wszystkie tutaj wskaźniki, no mega to fajnie wygląda. Udam się teraz na obrotomierz, chodzi prędkościomierz też 53 zapierdzielo, także jest fajnie, naprawdę bardzo mi się podoba. 300 koni, więc będzie już robił robotę. Tu sobie trochę zjadę, o tak. Teraz się przełączę z kamerę zewnętrzną. Opuszczę sobie i włączę już belownicę. Nie mam chyba moda do zatrzymywania się, więc będę musiał to jakoś poogarniać sobie. Kurde, ile on jedzie? 20 z belownicą? Ja pierdzielę, to on zasuwa nieźle. Dobra, mamy już pełny. Podejrzewam, że te belki będą, czekajcie, na te, gdzie, nie pamiętam, Y jest rozładuj, Y zamknij i zasuwamy dalej. Na razie się nie stacza belka, więc oby tak zostało. Czekajcie, omijaki, ale on skubany zasuwa.
Dobre, bo belownica na wstecznym też zbiera, także niezły bajer. Zobaczymy, czy uda się to wszystko zebrać tak, jakbym chciał. Dobra, Y. Muszę poszukać tego moda na zatrzymywanie, bo to jest fajna rzecz. Ale no mimo wszystko dwie belki już tutaj. To jest fajny wynik. Uda mi się wykręcić. O. To, że mi się udało tu wykręcić, to i tak niezły wynik. Dobra. Pobelujemy sobie troszeczkę, ale mamy nowy nabytek. Belownica nie jest nabytkiem, została wypożyczona. Kaj się toczysz, stój! Dobra, zostanie. Chyba zostanie. Dobra. Potem jakoś tą słomę pozbieramy. Ale już 20 na godzinę przy belowaniu, no to jest po prostu jazda na pełnej. To już jest niesamowite, że można sobie tak popierdzielać. No ale co by nie było, John Deere ma 300 koni i moi drodzy, to już jest zupełnie inna liga. Już wchodzimy w inny klimacik, lepszych maszyn, także mam nadzieję, że uda się. Dobra, otworzyło się, wyrzuciło belkę, zamykamy, mam nadzieję, że belka nie będzie zjeżdżać. Coś tu nie do końca gra z tymi dolnymi lusterkami, ale nie ma tragedii. Ważne, że słomę robi. Okay, zobaczmy, czy nie robią mijaków. Nie, wolę z zewnątrz, bo od razu widzę mijaki. A nie chciałbym tego, moi kochani, 5 razy poprawiać. Więc troszkę sobie z zewnątrz popracuję, żeby to poogarniać. A poza tym, no, John Deere klasa, naprawdę. Sama w sobie. O, pracownik tam już kończy. Będzie dodatkowa kasa, zobaczymy, gdzie go jeszcze będę mógł wysłać, bo to i tak się przyda. O, trochę się zapędziłem. Dobra, kolejna belka. Co mi się też podoba, że tej słomy trochę będzie. Na razie nie sprawdzałem ceny słomy, no ale nawet wypożyczenie sprzętu do zbelowania tej słomy. Pici kłaczek tu taki został. Dobra, wyładuj. Pici kłaczek 26 litrów niby. Dobra. Stój, belka, kaj lecisz. Nie leć nigdzie, zaraz się wytoczysz na drogę i będzie. Pracownik zakończył pracę, pewnie misja została zrealizowana. Dobra, czekajcie, wyłączę na chwilę belownicę, spróbuję. Dobra, belka się zatrzymała. Zgaszę traktor, spróbuję się. Dobra, odbieramy kasiorę. Czy mamy jeszcze gdzieś zasiewy, zbiory plonów? Czy mamy jeszcze gdzieś nawożenie? Nie, nie mamy. Dobra, coś tam kasiory już się. Dobra, on nie chodzi? Nie, nie chodzi. Kombajn nie chodzi, ten nie chodzi. Tego odpalamy znowu. Nie miałem odpiąć, tylko miałem jechać. I włączamy belownicę i belujemy dalej. Bo tego jednak tu będzie, bo to na jeden pokos wychodzi prawie dwie belki, to tej słomy trochę będzie. No nie liczyłem, że aż tyle. Bo de facto jak jeszcze pszenicę zbeluję i zbeluję po owsie,
to powiem wam szczerze, trochę tej słomy będę miał. No może się uda ją sprzedać, żeby pożyczę maszynę i odrobię te wypożyczone maszyny, plus uda się coś zarobić. No liczę na misję, że coś na misjach się pojawi ciekawego i uda się też zarobić, żeby no, że tak powiem, powiększać mój park maszynowy, bo tutaj jakby nie było, troszkę już zainwestowałem. Czekajcie, bo tutaj jeszcze jest taki prypeć, a jak wiecie, mnie takie rzeczy irytują lekko, więc staram się to sprzątać. No, co jest z tą balownicą? Nie ma szerokiego triggera, więc trzeba uważać na omijaki. Ale jest fajnie, bo tych belek troszkę wychodzi, więc myślę, że choćby z tego pola już będzie dodatkowy zarobek, bo samej słomy będzie dość sporo. Także no, trzeba zainwestować też trochę w maszyny. Na razie zainwestowałem, bo zakupiłem ciągnik. No ale jeszcze mi się przydała oczywiście belownica, przyczepa, na pewno przyda się siewnik, bo chciałbym tego agromasza się pozbyć i jakbym zakupił tego Waderstata, tak, to był chyba Waderstata, no to myślę, że już trochę siewów robiłbym też sam, a pracowników bym wykorzystywał na misję, żeby mi kasiorę zarabiali. Nawet skoszenia na kombajnie bym zatrudnił sobie pracownika, żeby mi kosił, a ja bym to w międzyczasie odbierał, odwoził. Także to by też nie było durne, bo ja mógłbym robić w tym czasie coś innego, docelowo później zamieniać się z pracownikiem, że on by siał, ale żeby do tego doszło, to muszę najpierw sobie przygotować pola, czyli tak jak tutaj muszę zebrać słomę. Tamte dwa pola tak czy tak muszę przeorać. Przeorać, no. One nie wymagają przeorania de facto, tylko chciałbym je poprawić. Na pewno na razie nie będę powiększał pola numer, już wam mówię, bo zapominam, pola numer 19, ale 20 powiększę, bo 20 tych parę ton, co mi da więcej, to mi się to na pewno przyda. Zresztą pól będę myślał, ale powiem wam szczerze, że to tak na początek tego odcinka, znaczy początek, no powiedzmy już prawie na koniec odcinka, ale że troszkę tego jakby nowego się pojawiło, bo pojawił się John Deere i że naprawdę te akcje będą już coraz lepsze, bo nie chciałbym też wszystkiego zaczynać i nie kończyć, ale no życie pokaże. Muszę sobie pojechać tak. Cofnę teraz i zbiorę ten ogonek, co tu został, bo jednak ona nie ma tak szerokiego triggera, jak ma ta kuna belownica, że ona jednak dość szeroko bierze. No tam się belki przy drodze zatrzymują, więc nie ma problemu. Myślę, że to nie będzie szło aż tak źle, to belowanie, bo jak sami widzicie, no już sporo mam, powiedzmy pół pola mam zbelowane, a jednak na drodze się zatrzymały. No teraz sobie zrobiłem, muszę poszukać tego moda, moi drodzy, bo to jest lekko irytujące. Dlatego zawsze wolałem brasy kostkujące, bo one jednak na bieżąco jakoś tam to ogarniają, że nie trzeba się zatrzymywać, wyładować i takie tam. No ale dobra, tutaj trzeba to zrobić, więc tu może sobie wjadę trochę na ten pokos i go lekko uszczuplę. O tak. I pojedziemy teraz tutaj. Tam znowu widzę, jakiś smark jest, więc trzeba będzie to zebrać. Tu już dużo nie zostało na tym polu.
Myślę, że jeszcze zanim zakończę odcinek, to jeszcze ze dwa pokosy zgarnę. Także moi drodzy, na pewno będzie to w sporej mierze już zbelowane. Zostanie tylko dokończyć w następnym odcinku pszenicę. No i przygotowując się do dalszych etapów, albo pojechać gdzieś w żniwa u sąsiadów znowu, albo sprzedać słomę i zobaczyć, jaki będzie efekt z tego, bo parę złotych już udało mi się zarobić na misji u sąsiada, także te 11 tysięcy mam, także kredyt już chyba milion złapałem, ale dobra, mam trochę pól, więc nie będzie tragedii, że tak powiem, w następnym sezonie, jeżeli chodzi o zboża, bo obsieję rzepakiem, obsieję soją, więc będą następne żniwa będą typowo rzepakowo-sojowe, bo to jest za to największa kasa. Czekajcie, bo teraz wyłączyłem sobie belownicę. Dobra, tam taki smak zostawiłem, więc wrócę później, go zbiorę, ale tu jest ładnie belek już naładowane. Każda belka 4 tony. Tej słomy trochę też będzie, że nie mogę powiedzieć, jęczmień dość ładnie wydał, także żeby tak było jeszcze z pszenicą i z owsem na polu numer 13, to nie będzie tragedii, naprawdę, bo jak tamte dwa pola mi jeszcze dadzą sporą ilość słomy, to zobaczymy, ocenimy, ile będę chciał tego sprzedać, czy coś zostawię dla siebie, czy może wszystko pójdzie do Żyda tak zwanego. Czekajcie, tego smarka tutaj od razu wciągnę. O, właśnie. I jeszcze tam coś zostawiłem na dole, więc tutaj jeszcze pojedziemy sobie ten jeden pokos słomy. Wyładuj. Akurat wpływu na staczanie się tych belek nie mam, ale dobra. No i znowu omijak. Nie lubię tego, ale gdzieś tutaj szerzej po prostu czasami sypnie. I czy uda się to zabrać na raz? Nie uda się. No widzicie, trzeba jedną stroną, bo później zostają takie glutki. No jednak każdy kilogram się będzie liczył później, tak jak ze zbożem. Także coś tego więcej. Z jednej strony te belki się nie toczą, z drugiej się staczają i tego nie rozumiem do końca, ale dobra. Lepiej, że chociaż tak jest, bo przynajmniej części nie będę musiał poprawiać. Ale już będzie inna akcja, bo pojawiło się belowanie, także mam nadzieję, że to też jakby wprowadzi troszeczkę urozmaicenie już do serii od zera do ranchera, także już jest nadzieja na większe maszyny. No mówię, mam nadzieję na ten siewnik Waderstata, że uda mi się na niego jakoś albo zarobić, albo go wypożyczyć, ale no mówię, o, tutaj ominąłem trochę, ale taki problem to nie problem. A ja sobie tutaj skręcę, objadę. O, cyk, pyk i myk, moi drodzy, objechane, załatwione i teraz podjadę jeszcze, tutaj jest taki smarczek. Dobra, zebrałem go i tutaj zrobimy belkę i zakończymy, moi drodzy, odcinek właśnie tą oto beleczką. Dobra, mamy. Wyładowujemy, zamykamy. Podnosimy, gasimy, traktor też gasimy. I takim oto akcentem, moi kochani, zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję, jeżeli wam się odcinek podobał. Łapkujcie, subujcie, komentujcie oczywiście, a tabelka dalej się toczy. I zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii Od Zera do Ranchera. Trzymajcie się, cześć!